Siemano, witamy tutaj trochę w warunkach plenernych, bo ktoś mi zajął stoła i dziś mamy Elite Trainer Box Obsidian Flames, bo świeżo wyszedł ten, to jest świeżo wydane, bo to dziś miało premierę. No i pum. O. No. No tutaj. Mamy tak, książeczka, czyli co tam jest i tak dalej, czyli co my tu możemy zgarnąć, co tam jest grywalnego i niegrywalnego, choć widzę, że tu się pojawił reprint Averyna, tak właśnie zauważyłam. Tu mamy boksik, no i to jest tak totalnie nowy boksik, bo to pierwszy raz, kiedy otwieramy boksika z Scarletowego, w składzie go nie pokażemy. Tu mamy takie słodkie koszulki, w którym uśmiecha się nasz główny bohater tego boksa, Charmander, czy jeden ze starterów, który wygląda po prostu obłędnie i prześlicznie. Same koszulki jest spokojne. Zobaczymy jak w praniu. Mamy jego zacną promkę, trochę się wygięła. Ten kanik jest spoko. Jaki fajuś. I on będzie już w deku. Paczka energii wyciągana aż po brzegi. Dużo tu jest tych energii właśnie. Mamy jeszcze te markery, te zupełnie nowe, takie plastikowe, już nie z żywicy. Teraz są takie plastikowe. Na szkoda. Kosteczki, które są dosyć ciekawe. Na tym razem nie ma tu logotypu, tylko to jest po prostu jest. Szkoda. No, tutaj one są różnokolorowe, niebieskie, takie szarawo-czerwone. Tutaj mamy jeszcze przegrody i one są bardzo ładne i widzę, że one się nawet mienią. Sądzę, można zauważyć, że one się tu mienią. I takie kody pokazujemy. No i to, co tygrysy mówią najbardziej, booster, w którym mamy takie postacie jak Dragonite'a. Dragonite, Tyranidozor, bo widzę, trzy razy trafił się Charmizard właśnie, Revarum, no, tam chyba najwięcej jest Dragonite. No, to może sobie otwórzmy. Tam Tyranidar się trafił, elektryczny Tyranidar, bo nowością tego dodatku jest to, że teraz te Terra, one już zmieniają dosłownie typ Pokemona. Kody nie mają już znaczenia. No i tu jest jedno. Mamy ognistą energię. Mamy Inkaya. Mamy Tolle Skula takiego walczącego. Będą dwa takie. Hordora. Tu mamy Tabluba. Marmara. Tu mamy Groupinga. Tu mamy właśnie Bellybop. Tu jest Reverse Lavasta, tu jest Dratinar Reverse i pierwsza karta, Revarum EX zwyczajny. No i co on tam robi? Tak, to ma abilitkę, tylko że może tam cztery te toolsy mieć. No i Wind Rift za 170, your opponent's next turn, this Pokemon takes 30 less damage, czyli że w tej turze dostanie mniej, czyli mamy pierwszego dropa, czyli jednego Revaruma i Exa. No, tak średnio powiedziałbym grywalny, to będzie co najmniej jakiś deck ze średniej półki. No, spoko. Energia elektryczna. Mamy Kubi! Kubi! Mamy właśnie do tego Revaruma właśnie Varuma. Mamy Lavatira, mamy Clefki, mamy tutaj Camerbruta. Mamy tego Paldea Cloustera. Mamy oczywiście Grumbull, mamy Lillipup Reverse. Oh!
taki Scovillian, chyba też no taki specyficzny on jest, bo on ma abilitę, że on jest i otrawiasty, i ognisty, takie taki trochę w abilitce, no kiedyś były takie karty, gdzie ogólnie, ale powiem tak, że pierwsze dropy zapowiadają się obiecująco, taka Poppy z Kulfantem jeszcze. I ona robi tak, move up two energy from your Pokemon to another your Pokemon. To może nawet być grywalne w miarę. Co ty robisz, Eli? Chcesz mi zerzeć karty? I znowu mamy Dark Energy, mamy Combi, znowu Digletto, mamy tutaj Robletto, no to wszystko. Tu jest Baltoy, tu jest znowu ten Kamerut, tu mamy Laprasa, tu mamy Masquireina, że dobrze to wymawiam. Kaszargan. Ten jest reversem pierwszym? Nie! Kicudny parafin! Tak, dostaliśmy parafina. Ja mam no, do kompletu, bo mam parafina tego z Build and Battle. No to teraz jest ten parafin. No, bardzo ładny parafin. No i ostatnią kartą jest Entile. Tak, czyli mamy już naprawdę jak na razie. Są hitowe dropy. Myślę, że będzie aż tak dużo. No, kodzik. Znowu Dark Energy. Mamy tutaj Fantrupa. Mamy Vulpixa. Mamy Frogiera. Tam chyba widzę cały starter będzie. Darmurka zwyczajna. Tu mamy Piltara. Tu mamy Toplekit. Tu mamy Ninetalesa. Reversem jest Charmander, o dziwo. Czyli mamy już jednego Charmandera. No to już mamy Maniscurren Reverse i Torregadus, który tak długo jak jest na aktywnym spocie chroni ni tam bencze. To jest taka gorsza manafi, muszę przyznać. Tutaj, czy jak jest, tak długo jak jest na tym aktywnym spocie, to on chroni tam Pokemony z bencha przed miarę grywalne, no ale Manafi no zdecydowanie lepsza. Znowu elektryczna energia. Mamy tutaj Grivarta, mamy tutaj Lenchoka, mamy tutaj Topegi, mamy tutaj Lampert. Mamy tu znowu Torgetica, mamy tu Vulcanuria, mamy tu Pottergista, reversem jest Paldeon, Whopper. I jeszcze Electros jest reversem i mamy Sizora. No to już tak było fajnie, teraz przez nich. To są teraz nie oddam. No mamy tak, ognista energia, tu mamy Bonsfelta, czyli taką bulwę po prostu, Vulpixa, znowu tego Fantrupa, mamy Złopera Paleańskiego, mamy Digletona, czy tam Durgetto, tu mamy Homestona, mamy tutaj Diggerbersa, no brzydki ten Pokémon, no Snurbul jest reversem, kolejny jest Wraru. Ja pizgam! Ortega, kurwa! No to też... Znaczy, to trenery to one takie drugie nie są, ale ta Ortega wygląda... No grube, bo same drop... No, sporo grubych jest. Tu mamy Psychic Energy, tu mamy Sinistia, tu mamy Tabulba, Numla, tu mamy tej Marvella, no nie tak grywalne, Pulpitar, Togetic, Ninetales, muszę patrzeć, tym pole jest rewersem,
Potem mamy Paldea Close Terra rewersowanego, no i to City. Przedostanie misterek. Tu mamy tak, stalowa energia, znowu Grywart, tutaj znowu Tynamo, tu mamy znowu tego Pantrupa, mamy Vulpixa, tu mamy Kashorgana, Kameluruta, Laprasa, reversem jest tu Lilion, tu mamy Drapę, no i Sizora znowu. A i ostatni booster, Last Pack Magic. Chociaż nawet jeżeli nie będzie Magic, to i tak to muszę przyznać, że dropy bardzo fajne. Czyli same no i tu mamy energię trawiastą, tu mamy już stadion, który się nazywa Tombstone. Once a dojo each turn, that player may search deck for the tool card revealed and put into the deck. No może to będzie jakoś grywalne. Tu mamy tego Krolgala. Tu mamy Topeki. Tu mamy Bonsaia. Tu mamy tego Frogerdera. Drampę. Sharpedio. No Umbreon jest reversem, ładny bardzo. Pulpitar i znowu Entei. Ale tak, powiem szczerze, tutaj tak trafiły się fajne rzeczy w tym boksie, więc no jest jakaś rekompensata przynajmniej. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.